Kraj pochodzenia węgla. Kazachstan, to co? Testujemy dzisiaj węgiel z Kazachstanu. Ponieważ zostało mi wiaderko i całe wiaderko wrzucimy naraz do pieca. Porównanie. Tutaj macie kolumbijski węgiel z Kazachstanu. Świeci się. To co? No jak zawsze. Procedura, czyszczenie pieca. Wszystko przyspieszymy i jedziemy z tematem. No dobra, trochę więcej drewienka wrzuciłem, żeby tego, no zajął się ten węglem, on dosyć długo się rozpala, także czas operacyjny jest, kurde, zegarek mam, zaraz dam ten, telefon będę pokazywał, 9:38, zobaczymy jak maksymalnie uzyskamy temperaturę, na piecu jest 12 stopni, komin jest otwarty. No dobra, co jakiś czas standardowo będę się odpalał, inne testy macie przypięte w pierwszym komentarzu. Dobra, startujemy. Kurde, leci tutaj, czyli to powinienem dokręcić i będzie spokój. Zaraz to wywalę, czujnik zaraz, kurde, od pieca mam tutaj. Zaraz go wyżej tutaj zainstaluję i spróbuję to po prostu wódekiem psiknąć, rozkręcić i dokręcić. O, kapnęło. Kurde. A kot moli? Zero kocmolenia. Godzina 10:34, fakt, że niecałych 7 łopatek było, ale wiaderko takie poszło. 47, komin prawie jest na maksa. Kurde, to jeszcze mi trochę tu leci, powiem wam, ale kupię coś do uszczelnienia i będzie git. No chyba, że tu pod zaworem kulowym poszła jakaś uszczelka, nie? Ale ja nie mam ciśniowego obiegu, tylko mam takie naczynko otwarte, także może poradzę sobie. Zaczął się palić węgielek. Testujemy dalej. 11:41, prawie 6 dych na piecu, powiem wam, że mogę nawet troszeczkę jeszcze przymknąć, to jest węgiel z piekła rodem, 60 na piecu, a to dopiero się zaczęło jarać, patrzcie na to, wejdę tam, hops, ja, ale pali w łapska, zaraz jeszcze wam pokażę, moment, cofnę, jak jest na dole, jest taka mikroszczelineczka, naprawdę, i już jęczy skubany, chociaż troszeczkę możemy podkręcić. No i za jakieś tam pół godzinki przyjdę i zobaczymy, jaki rezultat. Na przykręconym, cuk jest konkretny, nie marudzić, że źle znowu jaram. Godzina 12:07 i mimo takiej małej ilości węgla, zobaczcie, przymknąłem komin jakieś 10 minut temu, 67 na piecu. No ewidentnie mistrzostwo świata w tym piecu, ten węgiel przy takiej maleńkiej szczelince. Zobaczcie inne testy, to się zdziwicie, jak inne się palą w tym piecu. Zobaczcie, co się dzieje. Normalnie jak koks. Normalnie jak koksior. Teraz przymykam dół i komin. A! Dobra. Mnie palce popali. I niech trzyma. Zobaczymy, jak jeszcze potrzyma. Kurde, jak ja bym tym zarzucił ponad połowę pieca albo do tej rury aż. Ja pierdziele, co to by się działo, nie? O, widzicie? To kurde wybierałem, ale jak rozpalałem, to taki pyłek się porobił, o. Z tego skarbu jeszcze. No dobra, jeszcze się odpalę, cyku pyku. No nic, dzisiaj trzeba będzie spuścić wodę z pieca wieczorem i wymienić uszczelkę pod tym śrubunkiem. Ponoć wysiadła. Będzie operacja. Poza domem ta szklarenka jeszcze się właśnie ogrzewa. W pierwszym komentarzu, jak tam rozwinie się, też pisze, ile grzejników jest w domu. I o, widzicie tam grzejniczki i tak dalej. Ale kto już widział, to pewnie ma to gdzieś. Idziemy zobaczyć do pieca. 46 na piecu, ale godzina jest, czekajcie. 13:23. Dobra, przymknięty. Przymknięty. I się żarzy. I co? I to byłoby na tyle. Jest mega wydajny. Tylko tak, za mało go miałem. Także dlatego tak się szybko też wypalił. Ale słuchajcie, no wystarczy na przykład, żeby wam to pokazać. Ktoś, kto pali długo w piecu, to będzie wiedział, czy to warto, czy nie warto. Do następnego razu. Trzymajcie się.